polecany sen. O pośle Sanockim znów zrobiło się głośno. Po tym, jak Nysanin nawoływał, by skrócić pracę Sejmu w piątki i po tym, jak został przyłapany, jak śpi w czasie ważnego wystąpienia nowej premier, poseł Sanocki wciąż nie daje o sobie zapomnieć. Tym razem pokłócił się ze strażnikami miejskimi, którzy zgodnie z przepisami założyli blokadę na jego samochód stojący w niedozwolonym miejscu. Jest środa, 9 grudnia, Marcin Miłkowski. Witam i zapraszam na najnowsze wiadomości z naszego regionu. 17-latka ukradła samochód, uciekała przed policją i dachowała. Janusz Sanocki wyzywa strażników miejskich w Nysie od matołów. Patrol udał się na miejsce. Okazało się, że auto stoi źle zaparkowane na zakazie i rzeczywiście blokuje część chodnika. Policjanci udaremnili próby samobójcze. Czy będzie praca dla młodych? Podobnie jak koleżanka, Nysa to jest małe miasto, a studentów jest coraz więcej, miejsc pracy coraz mniej. Straż Miejska w Nysie założyła blokadę na kole samochodu zaparkowanego na chodniku przy szpitalu, tuż przy wjeździe karetek na oddział ratunkowy. Jak się okazało, na zakazie stanął nie kto inny, tylko poseł Janusz Sanocki. Blokada tak zdenerwowała parlamentarzystę, że wyzywał strażników miejskich od matołów. Panie redaktorze, w zeszły piątek otrzymaliśmy zgłoszenie telefoniczne od mieszkańca Nysy, który był zbulwersowany tym, że idąc z matką, prowadząc na wózku inwalidzkim, musiał zejść na jezdnię, ponieważ przed szpitalem ktoś zaparkował auto w sposób uniemożliwiający przejście tej osobie. Patrol udał się na miejsce, okazało się, że auto stoi źle zaparkowane na zakazie i rzeczywiście blokuje część chodnika. Strażnicy miejscy poczekali chwileczkę, bo taka jest procedura, żeby się pojawił kierujący. Nie pojawił się w ciągu kilku minut, więc zdecydowali się na założenie blokady. Jak się okazało, osobą blokującą wjazd dla karetek był poseł Janusz Sanocki. Dyżurny Straży Miejskiej otrzymał telefon, w który zgłosił się, tak jak Państwo mówicie, pan Janusz Sanocki, że ma założoną blokadę i nie ma możliwości odjechania, chce odjechać z cholą. Poseł Sanocki ani myślał jednak posypywać głowy popiołem i przyznawać się do błędu. W tej rozmowie wyjaśnia, że zaparkował w tym miejscu już po odwiezieniu chorej na SOR, czyli tam odstawił to mu, nie wiem, członka rodziny, zostawił w poczekalni czy gdzieś i później poszedł auto zaparkować. Także była możliwość zaparkowania w innym miejscu. To nie było tak, że przyjechał i wysadził tą osobę tutaj w tym miejscu. Czy używał słów jakichś, o co Państwo mnie pytacie? Proszę Państwa, no, trudno to uznać za obrazę strażnika, no niemniej jednak, no nie wiem, dzisiaj standardy są inne w Polsce, jakby trudno mi się unieść do tego. Komendant Grzegorz Smoleń mówi o całej sprawie dyplomatycznie, ale jak się dowiedzieliśmy, poseł Sanocki w rozmowie telefonicznej już tak dyplomatyczny nie był. Jak podaje Nowa Trybuna Opolska, Sanocki przeklinał, wyzywał strażników od matołów, wspominał także o konieczności likwidacji Straży Miejskiej. A tak całą sprawę poseł skomentował w wywiadzie dla Radia Opole. Ja popełniłem tam wykroczenie drobne. No, przez to, że pan doktor krajczy ma lądowiska, ale nie ma parkingu, bo tam potem rozmawiałem dosyć, że tak powiem, energicznie z panem komendantem Smoleniem. To nie chodzi o immunitet, to chodzi o to, że każdy pacjent się znajduje w tej sytuacji. Ja po drugie, Straż Miejska powinna trochę myśleć. Znaczy, co bym powiedział, że matoły? Niewykluczone, bo mądry nie robi takich rzeczy. Na razie nie wiadomo, czy poseł Sanocki poniesie jakieś konsekwencje za swoje wypowiedzi pod adresem strażników miejskich. Badamy na okoliczność ewentualnie złamania jakichś aktów prawnych, ale to o tym za wcześnie mówić. Choć jak pokazują statystyki, bezrobocie w naszym regionie od miesięcy systematycznie spada, to młodzi na rynku pracy wciąż nie mają łatwo. Teraz ma być jednak lepiej dzięki przyjętemu przez gminę programowi Gwarancje Pracy dla Młodzieży. Każdy przedsiębiorca z nyskiej gminy, który zatrudni pracownika w wieku poniżej 30 lat, otrzyma 4000 zł ulgi w podatku od nieruchomości. Nie jest to wiele, ale zawsze coś.
Jak sądzicie, jak to jest ze znalezieniem pracy w Nysie dla młodych? Łatwo jest? No, u nas nie jest łatwo. Podobnie jak koleżanka, Nysa to jest małe miasto, a studentów jest coraz więcej, miejsc pracy coraz mniej. Aby zatrzymać eksodus młodych i pomóc im na trudnym rynku pracy, gmina przygotowała program Gwarancje Pracy dla Młodzieży. To jest uchwała, która w ramach pomocy publicznej de minimis zwalnia przedsiębiorców z części podatku od nieruchomości. Jest to takie działanie związane z tworzeniem nowych miejsc pracy, stwarzaniem nowych warunków i przyjaznych warunków do inwestowania w Nysie. Młodzież w tym momencie jest warunkowana tym, że musi mieć od 18 do 29 lat, czyli do osiągnięcia 30 roku życia. Wówczas za zatrudnianie takich osób istnieje możliwość otrzymania stosownych ulg. Program Gwarancje Pracy dla Młodzieży ma stanowić sygnał, że nie trzeba wyjeżdżać za granicę, aby znaleźć pracę. Euromaster Dytko. Lakiernia, serwis samochodowy, stacja kontroli, opony, Nysa, telefon 40 90 290. Samobójstwo jest zjawiskiem wstrząsającym, wynikiem dramatycznej decyzji człowieka pogrążonego w cierpieniu i desperacji. Ofiarą samobójstwa jest nie tylko osoba, która targnęła się na swoje życie. Ofiarami są także jej bliscy, rodzina, przyjaciele, znajomi, sąsiedzi, lekarze i terapeuci, którzy próbowali pomóc i zapobiec tragedii. Na szczęście tym razem udało się uniknąć najgorszego. Nyscy i paczkowscy policjanci otrzymali zgłoszenia o osobach chcących popełnić samobójstwo. Obaj mężczyźni trafili już pod opiekę specjalistów. W piątek około 20 do policjantów zgłosiła się zaniepokojona siostra 23-letniego Nysanina, która powiedziała, że jej brat zabrał nóż i prawdopodobnie chce odebrać sobie życie. Natychmiast policjanci z Nysy wszczęli akcję poszukiwawczą. Policjanci wraz ze strażakami przeszukiwali linie brzegowe, przeszukiwali dworzec, mieszkańców rozpytywali naszego miasta tą okoliczność. Poszukiwania trwały aż do godziny 23:40, właściwie kilkanaście minut przed północą. Poszukiwania zostały zakończone w związku z tym, że patrol policji poinformował dyżurnego, że szczęśliwie cały i zdrowy nasz Nysanin odnalazł się. On trafił od razu po odnalezieniu pod opiekę specjalistów. Podobne zgłoszenie otrzymali w poniedziałek rano policjanci w Paczkowie. Tam też 44-letni mieszkaniec Paczkowa miał poinformować zgłaszającego, że zamierza odebrać sobie życie, zamierza popełnić samobójstwo. Dyżurny oficer próbował skontaktować się z tym człowiekiem i kiedy już ta próba kontaktu udała się, tak długo prowadził rozmowę, aż policjanci razem ze zgłaszającym odnaleźli tego mężczyznę, również całego i zdrowego, w tym wypadku pod działaniem alkoholu. On też trafił pod opiekę specjalistów. No być może dzięki tej naszej zdecydowanej szybkiej reakcji, pomocy również strażaków, no i dowodzonym prawidłowo i szybko i rozsądnie działaniom tym ludziom uratowaliśmy życie. W niedzielę, kilka minut po godzinie 23, nyscy policjanci patrolujący ulicę zauważyli, jak przez centrum miasta jedzie osobowy Ford bez świateł. Funkcjonariusze postanowili interweniować. Na ich widok kierowca Forda zaczął przyspieszać i odjeżdżać w kierunku Opola. Kierujący nie reagował też na sygnały do zatrzymania wydawane przez funkcjonariuszy. W pewnym momencie stracił panowanie nad autem, uderzył w jadącą z naprzeciwka ciężarówkę i dachował. Jak się okazało, za kierownicą Forda siedziała 17-letnia mieszkanka gminy Głuchołazy. Na szczęście dziewczyna nie doznała poważnych obrażeń. W chwili zdarzenia była trzeźwa. Okazało się, że 17-latka ukradła samochód z jednego z parkingów, wykorzystując fakt, że auto było otwarte, uruchomiła silnik bez kluczyków i odjechała. Dziewczyna trafiła do aresztu. Usłyszała już zarzut krótkotrwałego użycia pojazdu, za co grozi do 8 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo 17-latka odpowie za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, jazdę bez uprawnień oraz niezatrzymanie się do policyjnej kontroli. To były naprawdę udane Mikołajki z Nyskim Domem Kultury. W niedzielę dzieci mogły uczestniczyć w przedstawieniu Wolne Wybory Mikołajowe. Było tanecznie, muzycznie i interaktywnie. Dzieci bowiem nie siedziały w fotelach, tylko aktywnie uczestniczyły w przedstawieniu. W dodatku poznały namiastkę dorosłego życia, uczestnicząc w demokratycznych wyborach na najlepszego Mikołaja. Także w poniedziałek najmłodsi nie mogli się nudzić. Licznie zgromadzona publiczność z lokalnych przedszkoli dowiedziała się o kilku sekretach świętego Mikołaja.
To były 3 godziny wspaniałej zabawy dla dzieci i dorosłych. Na scenie Nyskiego Domu Kultury zaprezentowany został spektakl Wolne Wybory Mikołajowe, w którym udział wzięli nie tylko wykonawcy, ale także widzowie. Dzieci zdecydowały również, który z Mikołajów, Rózga, Serce, Ludu czy Popcorn, zostanie Mikołajem roku. Przedstawienie jest interaktywne. Dzieci są zapraszane do różnych zabaw. Dzieci sobie malują, rysują, biegają, śpiewają. Świetne przedsięwzięcie. Najbardziej mi się podoba to, że dzieci są zaangażowane, że dzieci nie siedzą w fotelach, tylko że dzieci są zapraszane do zabawy. Widać po dzieciakach, że się świetnie bawią. Widać, że są zadowolone. Nie żałuję pieniędzy wydanych na bilety. Podobają Ci się Mikołaje? Tak. Przedstawienie? A który Mikołaj Ci się najbardziej podoba? Popcorn. A dlaczego? No bo ma dużo popcornów dobrych. Aha, i wsuwacie popcorn? Tak. Cześć chłopaki. A powiedz, zagłosowaliście już na waszego ulubionego Mikołaja? Tak. A na kogo zagłosowaliście oczywiście? No głosowanie jest tajne, nie musicie mi ujawniać, ale jakbyście chcieli, możecie się podzielić. Więc na kogo? Na Mikołaja Serce. Na Mikołaja Serce, proszę bardzo. W końcu ktoś zagłosował nie na Mikołaja Popcorna, a na Mikołaja Serce. Mi się bardzo podoba. Ja widzę, że zainteresowanie dzieci jest ogromne i podoba mi się to, że dzieci zostały wyciągnięte z siedzeń, są na widowni, są jakby aktywnie zaangażowane w tą wspólną zabawę. Najfajniejszy to jest chyba popcorn. Ale ogólnie podoba mi się. Pierwszy raz jestem na takim przedstawieniu i zupełnie coś innego i ciekawszego niż do tej pory. Jest to dla dzieci jakaś atrakcja. Zawsze coś innego. Dawno takiej rzeczy nie było. No, przyjemne to jest. Dzieciom się widzę podoba. Dzieci biorą czynny udział w zabawie z Mikołajem i z Reniferkiem i z Śnieżką. No jak dla mnie na razie świetnie. Niuńki wszystkie widzę na scenie, się świetnie bawią razem z Mikołajami, ze Śnieżynką i ten z rogami, to kto to był? Diabeł? Renifer. Aha, i Renifer, właśnie. Także wszyscy się fajnie bawią i jest przeprowadzane głosowanie, tak? I który Mikołaj jest prawdziwy, jak myślisz? Co? Chyba ten popcorn, co? Przekupuje wszystkie dzieci popcornem, aby na niego głosowały. I dużo się przekonuje, prawda? A który jest prawdziwy? Chyba ten Mikołaj Rózga, prawda? Bo wszystkim dzieciom przynosi rózgi, tak? Tak? No, poza tym kto jeszcze jest? Mikołaj jaki? Mikołaj Serce, tak? I on jest dobry czy zły? Dobry, czyli przynosi wszystkim prezenty. Także zabawa jest naprawdę przednia, dzieci są zachwycone, biegają tam między aktorami, razem z nimi współpracują, bawią się. Także świetna inicjatywa Mikołajkowa. Spektakl opowiada o przygodach pewnego rodzeństwa, które za wszelką cenę próbuje dowiedzieć się, skąd święty Mikołaj bierze prezenty dla wszystkich dzieci na świecie. Wyruszają oni więc w długą wędrówkę, a po drodze spotyka ich mnóstwo wspaniałych, ale też niebezpiecznych przygód, które przybliżają ich do upragnionego celu. Przedstawienie posiada również walory edukacyjne. Komuś nie powiem dzień dobry, albo od razu go obrażę. A raz to mi się zdarzyło nawet ugryźć liska. Co takiego? No. To jest bardzo niemiłe, panie Zajączku. Właśnie. Ja nauczę pana dobrych manier i jak być miły. Pomożesz mi, Marcelino? Pewnie, że ci pomogę, ale wiesz co? Tak? Myślę, Marcin, że to jest bardzo ciężki przypadek. Tak? Bardzo ciężki przypadek niemiłości. O, tak. To chyba dzieci nam jeszcze pomogą. Właśnie, pomogę ci. Wiecie, jak być miłym? To sprawdzimy. Kto zna 3 magiczne słowa? Pierwsze jakie jest? Przepraszam. Drugie? Dziękuję. I trzecie? Proszę. Przepraszam. Dziękuję, proszę. No i właśnie, jak się witamy, z kimś to mówimy? Dzień dobry! Dzień dobry! Dzień dobry! Tak, panie Zajączku? No, chyba tak.
jasna. Jak coś komuś podajemy, mówimy... Masz! Proszę! A jak odbieramy, mówimy... Dziękuję! Bajka jest kolorowa, interaktywna, a aktorzy na scenie śpiewają wesołe piosenki. Idą dzieci poprzez las, muszą zdążyć dziś na czas. Skaczą raźnie, hop, 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 w gęstym lesie przeszkód stop. Największą atrakcją spektaklu była tym razem wizyta świętego Mikołaja, który każdemu dziecku wręczył słodki upominek. I to już wszystko, co przygotowaliśmy na dzisiaj. Na kolejne wydanie wiadomości zapraszamy już w najbliższą sobotę. Do zobaczenia.